Cześć, witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. W dzisiejszym odcinku zrobimy sobie taki wywiad, taką rozmowę z Tomaszem Mentzenem. Jest to dobry człowiek w kryptowalutach, bardzo mocny i dużo tutaj myślę, że możemy porozmawiać. Cześć Tomku. Cześć. Także mam tutaj parę pytań przygotowanych do Tomka, jak chodzi o kryptowaluty. Jest to człowiek, który bardzo często wchodził, bardzo na wczesnym etapie wchodził w rynek kryptowalut. Powiedz, w którym roku to się wszystko zaczęło? Tak, na dobre w 2013 roku kolega mnie zachęcił do tego. Muszę przyznać, że na początku byłem bardzo sceptyczny. Pamiętam, jak przeglądałem czy white paper, czy jakiś tam kod Noda lub jakieś inne fora, to cały czas próbowałem znaleźć lukę, że coś tu jest nie tak, coś nie działa, że to nie może tak wspaniale działać. No i muszę przyznać, że po na długiej analizie, no właśnie coś we mnie kliknęło i stwierdziłem, że to jest, no, że to jest naprawdę przyszłość, że to jest coś, czego w świecie finansów naprawdę nigdy wcześniej nie było, że to jest całkowicie, no, że to jest zmiana jakościowa systemu finansowego na świecie. Muszę przyznać, że na początku, pomimo tego, że byłem zakochany w Bitcoinie technologicznie, to nie do końca wierzyłem, że Bitcoin odniesie taki sukces, jaki chyba wydaje się, że odnosi, ponieważ no bałem się, że ludzie go odrzucą, że pomimo tego, że Bitcoin jest potrzebny społeczeństwu, że to, co się dzieje, co się działo te paręnaście lat temu i to, co się zdecydowanie dzieje teraz w świecie finansów, czyli no, niesamowity dodruk pieniądza, cenzura pieniądza, blokowanie kont, pełna inwigilacja, bałem się, że to będzie dla ludzi za mało, żeby dostrzec Bitcoina. Miałem takie, zawsze sobie tak porównywałem, że no okej, okay, gdyby ludzie nie chcieli tego ucisku, gdyby ludzie tego nie chcieli, no to by komunizm, czy w Europie, czy czasami w Stanach Zjednoczonych, nie święcił takich sukcesów. Jednak ja no całe lata, wiadomo, głosowałem na tego Korwina, wspierałem tego Korwina, byłem przekonany, że wolny rynek, że wolność szerzej rozumiana to jest to, co powinno panować, a ludzie to odrzucali, ludzie tego nie chcieli. I bałem się przez długi czas, bałem, no, nie byłem pewien, że Bitcoin odniesie sukces właśnie z uwagi na to, że ludzie również to odrzucą, że również nie dostrzegą tego na masową skalę, jak Bitcoin jest nam potrzebny. No chyba dzieje się inaczej, no ale zobaczymy oczywiście. Tak, no tutaj twoje nazwisko też nie jest przypadkowe, też byłeś politykiem sam personalnie, przedsiębiorcą, jesteś do dziś, no prowadzisz jedną z największych firm w świecie kryptowalut w Polsce i cały czas działasz na tym rynku. No i powiedz mi, jak ty się zapatrujesz tutaj na cały rynek kryptowalut przyszłościowo w tym momencie? Mówisz, że wszedłeś dla technologii, a jak to jest u ciebie teraz? Czy jesteś dalej dla technologii, dla idei? Bo ja mogę ci powiedzieć, ja jako małolat wchodziłem również dla idei, tej walki z bankami, z tym wszystkim, z dodrukiem. Miałem wtedy 17 lat, takie marzenia o polityce, no ale nie ukrywam, dzisiaj jestem w tym rynku znacznie dla pieniędzy, już to po prostu zeszło na drugi tor. Jak to u ciebie wyglądało, z tego, że też jednak wszedłeś dość mocno w świat polityki? Nie, no mocno chyba nie wszedłem. Mocno to wszedł oczywiście mój brat, ja tylko gdzieś tam z boku stoję. Takie małe sprostowanie, ja nie prowadzę jednej z większych polskich firm kryptowalutowych. Tutaj mowa o firmie Shitcoins Club, czy teraz jest w trakcie rebrandingu na bitomat.com, czyli wymiana pieniędzy, kryptowalut na gotówkę z tak małym AML-em, jak to jest tylko możliwe prawnie. Ja tylko współpracuję z tą firmą, nie jestem jej właścicielem. Czy dla pieniędzy, czy dla idei? No wiadomo, że każdy człowiek chce zarobić na tym, co robi. Jakby tutaj oczywistym jest to, że ja mam jakieś też swoje marzenia, swoje oczekiwania co do kursu, że liczę na to, że kryptowaluty pozwolą, raczej ich cena pozwoli mi realizować jakieś swoje marzenia czy swoje plany. Nie ukrywam tego. Natomiast to, co jest bardzo istotne, to jest to, że ja się z tą ideologią zgadzam. W sensie, że to nie jest tak, że ja mogę na tym zarobić, więc dlatego to lubię. Nie, ja bardzo to lubię. Uważam, że to jest przyszłość finansów. Uważam, że to jest jakiś taki wytrych, który w ten klin tego komunistycznego ustroju, który obecnie na świecie zachodnim panuje i nie tylko, że to jest coś, co poprawia byt społeczeństwa, że to jest coś, co jest po prostu dobre, a przy okazji
z racji tego, że to jest tak dobre, ta cena może urosnąć. I to jest jakby, że więcej ludzi się zorientuje, że to jest dobre, więcej ludzi się zorientuje, że przed Bitcoinem tak naprawdę nie ma żadnego odwrotu. Na jakim etapie ceny Bitcoina czułeś, że tak już inwestujesz stricte pieniężnie, że chcesz na tym zarobić? Bo mówiłeś o tym 2013 roku, że Tak, wtedy. to wtedy w zasadzie zainwestowałem większość tego, co mam teraz. To wtedy cena była $600. Jestem na siebie bardzo zły, bo ten właśnie kolega, który mnie zachęcił, to on mnie zachęcił jeszcze tak dużo, dużo wcześniej mnie zachęcał. Mocno mnie zachęcał przy cenie $100. I ja w zasadzie miałem za te $100 kupić to, co kupiłem za 600, tylko że jakoś tak się nie mogłem zebrać. I ta cena podskoczyła niestety, więc no to jest bardzo długi okres. Później parę lat temu dokupiłem jeszcze trochę Ethereum, ale to bardzo mało. Wtedy cena oscylowała tak pomiędzy 2 a 4 tysiące. No i teraz niedawno też tam, ale to już też jeszcze rzędy wielkości mniej, trochę Solany, wierząc w to, że o ile Bitcoin będzie królem zawsze, to może jakaś taka kryptowaluta, która wspiera smart kontrakty, też się przyda na rynku. Nie Czyli mam nie co do tylko tego Ethereum, pewności. tylko też Solana. Tak, ale w dużo mniejszym zakresie. Jakby i nie znaczy, może trochę inwestycyjnie, ale nie jakoś. Nie, to nie jest tak, że jakoś w to wierzę, szczególnie, że to urośnie. To tak po prostu, żeby mieć, jeżeli by urosło, to żeby później nie było mi przykro. Raczej w ten sposób. Solana dzisiaj wybija ATH, więc tutaj twoje szczęście. Bitcoin zresztą też prawie 100 tysięcy dolarów, kiedy nagrywamy ten odcinek. Ether ostatnio trochę zamula i stoi w miejscu. No i tutaj ja przynajmniej obstałem, że Ether w końcu się ruszy i pójdzie do góry. No a powiedz mi, jak to wygląda, kupując Bitcoina po 500-600 dolarów, to jak to wyglądało u ciebie ze sprzedażą? Jak Bitcoin wybił 6 tysięcy dolarów, to miałeś już X10. 60 tysięcy, no to już w ogóle coraz piękniejszy zwrot. Więc jak to u ciebie wyglądało ze sprzedażami? Kiedy sprzedawałeś? Czy ile ci tego Bitcoina zostało? No, oczywiście kwot żadnych nie będę tutaj mówił. O sprzedaży również nie będę mówił, ponieważ bardzo cenię sobie prywatność. Jedną z rzeczy, która mnie do Bitcoina przekonała, była właśnie prywatność transakcji, że uważam, że to niczyj interes, co robię ze swoimi pieniędzmi, kiedy coś kupuję, kiedy sprzedaję. I tu jest taki, ja nawet nie miałbym problemu, żeby powiedzieć w sumie ludziom, tylko jest takie bardzo zła instytucja, Urząd Skarbowy, który na przykład mógłby wtedy szukać tych informacji, które bym tu powiedział w moich PIT-ach i być może przez moje roztargnienie, bo ich tam nie znalazł. A tego byśmy oczywiście nie chcieli. Więc tym się nie podzielę. Natomiast, no tak, sprzedałem już trochę. Ale to zawsze był jakiś taki ułamek, tylko po to, żeby coś z tego mieć, jeżeli Bitcoin by jednak zakończył swój żywot w wyniku na przykład jakichś bardzo agresywnych regulacji państwowych. A myślisz, że to jest możliwe, że w wyniku bardzo wielkich, rygorystycznych regulacji Bitcoin by mógł zakończyć swój żywot? No bo w tym momencie mamy dwa takie organy, czyli Stany Zjednoczone, które potencjalnie mogłyby zbanować Bitcoina i uważam, że miałoby to ogromny wpływ, tylko że zmieniła nam się stricte władza i Donald Trump jest bardzo prokryptowalutowy. No i mamy Unię Europejską, która również by mogła nam tutaj bardzo dużo namieszać na tym rynku. Nie widzę jakiegoś innego organu, który by aż tak mógł wpłynąć na ten rynek, no bo Chiny banowały Bitcoina z 10 razy i to już jest w cenie, i tu już chyba za dużo nie mogą zmienić. Ale Unia Europejska też z tą Miką, która będzie wchodzić w życie, o niej jeszcze pogadamy, nie jest aż tak źle, myślę, że możemy powiedzieć, Nie więc. jest aż tak źle. Znaczy, z Majką jest bardzo źle. To może tak. Temat jest bardzo szeroki, bo tak, bo po co nam są kryptowaluty? Kryptowaluty nam są po to, żeby państwo nie mogło drukować pieniędzy. Kryptowaluty są po to, żebyśmy mogli przesyłać sobie środki bez wiedzy i zgody jakiejkolwiek instytucji. Kryptowaluty są po to też, żebyśmy mogli zachować jakąś anonimowość. Kryptowaluty są też po to, żeby państwo czy nikt inny, żadna trzecia strona nie mogła nam zablokować naszych środków. Po to one są. Gdyby nie to, gdyby nie te cechy, to kryptowaluty nie miałyby żadnego sensu. A dlaczego nam te cechy są potrzebne? One nam są potrzebne po to, bo inne pieniądze, inne waluty nam tych cech nie dają, nie mają. A to nie jest tak, że tych cech nie można by
ludziom zapewnić. Jestem absolutnie przekonany, że gdyby panował całkowity wolny rynek, to taka wielka firma jak na przykład Tesla mogłaby stworzyć bank, który by działał dokładnie tak samo jak Bitcoin. Nie, że na przykład Musk nie musiałby wspierać kryptowalut, mógłby obiecać, że on więcej tego tokenu nie wydrukuje. I jestem absolutnie przekonany, że masa ludzi by mu po prostu uwierzyła. Zresztą tak działa Tether sam w sobie. Tether tak naprawdę jest własnością jakiejś no, prywatnych ludzi tak naprawdę i ma dziesiątki miliardów dolarów kapitalizacji, a tak naprawdę może zablokować każdą transakcję, może się zwinąć z dnia na dzień, może to zrobić, a mimo tego ludzie wierzą temu Tetherowi i no, używają tego Tethera. Więc to nie jest tak, że, znaczy Bitcoin jest przełomem, natomiast to nie jest tak, że pewnego substytutu tego nie dałoby się zrobić. Czyli problemem jest to, że tego się poza światem kryptowalut nie da zrobić z uwagi właśnie na państwa. Czyli to nie jest tak, że państwa nie były w stanie wymyśleć fajnego systemu finansowego i dlatego musiał powstać Bitcoin. Nie, państwa celowo wymyśliły zły system finansowy, zły system monetarny. Więc skoro gdyby państwa chciały mieć dobry system monetarny, to by go po prostu miały. Nie byłby im potrzebny do tego Bitcoin. Czyli z tego jest wniosek taki, że państwa w tej swojej komunistycznej zachodniej obecnej wersji nie chcą mieć czegoś takiego jak Bitcoin, bo no, tak jak mówię, gdyby chciały, to by go po prostu miały. Państwa nie zdejmują ograniczeń, tylko zwiększają te ograniczenia. Państwa nie zwiększają anonimowości, tylko zmniejszają anonimowość. Gotówka, która jest przecież pieniądzem fiducjarnym, który był jakby gotówka bez żadnego zabezpieczenia, to jest, no to jest śmiech na sali tak naprawdę, a wolnościowcy są w takiej defensywie, że muszą jak niepodległości bronić papierków zwykłych, które tak naprawdę nie mają żadnej wartości, bo to jest ta ostatnia deska jakiejkolwiek wolności, jakiejkolwiek anonimowości. I jakby ten system został stworzony przez państwa, więc i jeżeli się nie zmieni nastrój u szczytów władzy, to nie ma żadnego powodu, żeby państwa tolerowały tego Bitcoina. Tak naprawdę w Unii Europejskiej Bitcoin już teraz będzie traktowany właśnie w majce gorzej niż na przykład gotówka, gorzej niż dużo innych rzeczy. Na przykład w kantorze wolno nam wymienić dolary na złotówki powyżej 1000 euro, nie pokazując dowodu osobistego. Jeżeli chodzi o kupno kryptowalut, już takiego prawa nie mamy. Więc jakby regulacje będą zmierzać ku temu i ta władza, która obecnie rządzi Unią Europejską, będzie zmierzać ku temu, żeby kryptowaluty jak najbardziej zrównać z rynkiem tradycyjnym. Jedyne, co nas może przed tym ochronić, to to, że Unia Europejska sama w sobie nie będzie miała na tyle siły, żeby całkowicie na przykład zakazać Bitcoina. Ale w MiCE w zasadzie od przyszłego roku handel kryptowalutami w sposób anonimowy będzie praktycznie niemożliwy. Już od dowolna transakcja będzie wymagała identyfikacji użytkownika, jeżeli będzie robiona przez profesjonalny podmiot. Tak więc jakby mówienie, że to nie jest, że to nie idzie wcale tak źle, jest uważam bardzo takie trochę naiwne, bo ja rozumiem, że my możemy być w tym dla kursu. Ja to wszystko rozumiem. I ja rozumiem, że jeżeli będą większe regulacje, to właśnie więcej instytucji w to wejdzie, jakieś fundusze emerytalne może w to wejdą. Ja to wszystko rozumiem. Tylko że może nastąpić taki dzień, i wydaje mi się, że jeżeli to by zależało od Unii Europejskiej, to by nastąpił, że na przykład Unia Europejska wydaje zakaz akceptowania, no powiedzmy wszystkim swoim zarejestrowanym właśnie profesjonalnym firmom, Unia Europejska wydaje zakaz akceptowania tych bloków, tych transakcji, które są w blokach, w których była jakaś transakcja, której Unii Europejskiej się nie podoba. Na przykład. I jeżeli by się Unia Europejska dogadała z jakimś innym komunistycznym rządem w Stanach Zjednoczonych, to mogliby coś takiego przeforsować. I w tym momencie tak naprawdę nie stoi nic na przeszkodzie, żeby jakaś ogólnoświatowa organizacja wydała rozkaz, że od teraz w bloku numer XYZ, my tu proszę stworzyliśmy nową wersję Noda, od teraz w bloku XYZ ma się pojawić milion nowych bitcoinów, my biednym rozdamy te bitcoiny. Mają możliwość coś takiego zrobić. Wielkie korporacje, które i przy okazji zabronić korzystanie z jakichkolwiek innych forków bitcoina.
I wielkie korporacje, no, żaden prezes wielkiej korporacji nie pójdzie do więzienia walcząc o wolnego Bitcoina. Tak więc coś takiego jak najbardziej jest możliwe. Oczywiście, jeżeli coś takiego się stanie, to w sposób oczywisty powstanie fork Bitcoina, powstanie ten urzędowy Bitcoin, który będzie, nie będzie się w zasadzie niczym, będzie takim pieniądzem światowym, może się tak stać. Powstanie fork Bitcoina, który będzie nieuregulowany, na którym, w którym będą uczestniczyć ludzie, którzy, nie wiem, być może jakieś inne państwa, może jakieś Chiny, może jakaś Rosja, a nie wiadomo, a może oni się też dołączą do tego, może oni już wcześniej stworzą swojego Bitcoina, nie wiadomo. Wiadomo, że te wielkie pieniądze, które weszły w Bitcoina, tak naprawdę wzięły trochę Bitcoina w zakładnika, bo przez to, że te olbrzymie pieniądze się tam pojawiły, to te olbrzymie pieniądze będą się bronić, żeby nie stracić tych środków. Czyli jeżeli rząd coś nakaże, to oni zwyczajnie będą musieli się posłuchać i nie będzie przed tym odwrotu i może się okazać, że Bitcoin z tej oazy wolności stanie się tak naprawdę zwykłym pieniądzem używanym dokładnie tak samo jak inne pieniądze fiducjarne. Na przykład może się okazać, że Bitcoina będziemy mogli posiadać tylko na koncie bankowym. Nie będziemy mogli robić transakcji on-chain sami. Na przykład górnik, żeby zaakceptować transakcję, to będzie mógł akceptować bloki tylko od zarejestrowanych jakichś tam blok producerów, którzy będą dbać o to, żeby odpowiednie transakcje miały miejsce, że na przykład zamrożone przez państwa środki były dalej zamrożone i tak dalej. To jest możliwe. Technologiczne zniszczenie Bitcoina przez jakiegoś złego aktora wydaje się być praktycznie niemożliwe, a już na pewno nieopłacalne w żaden sposób. O tyle takie regulacyjne zniszczenie tego Bitcoina, który teraz mamy, jest jak najbardziej możliwe. Czy my w takim razie jako społeczeństwo możemy próbować coś z tym zrobić, podnieść jakiś bunt, cokolwiek, poza takim personalnym zabezpieczeniem się? Bunt, wydaje mi się, że zniszczenie Bitcoina nie byłoby odpowiednim, jakby wystarczającym powodem, żeby wszczynać bunt. Natomiast no to jest bardzo szerokie pytanie, co zrobić, żeby uwolnić społeczeństwo od złego rządu. No ja głosować na kogoś innego. Tak. Nie chcę tutaj robić propagandy politycznej, bo wydaje mi się, że nie wszyscy mogą mieć na to ochotę. Natomiast prawda jest taka, że proszę pamiętać, że państwo zakazało jeszcze 2-3 lata temu ludziom wychodzić z domu z powodu choroby. Zrujnowało masę ludzi, masę biznesów, masę rodzin. Masa ludzi nie była w stanie się pożegnać ze swoimi najbliższymi w momencie śmierci. Cyrki w szpitalach, olbrzymi wzrost chorób, niszczenie służby zdrowia. Jakby to, co państwa zrobiły, tak bardzo jak nam zabrały wolność i nic im się nie stało z tego powodu, świadczy o tym, że wątpię, żeby społeczeństwo walczyło za Bitcoina. Nie wiem, co się musi wydarzyć. Gdybym wiedział, co się musi wydarzyć, to bym to zrobił. Natomiast ja nie mówię, że tak się stanie. Nie mówię, że ta idea... Nie mówię, że, bo są jakby optymistyczne przesłanki, no, bo to jest bardzo ważne. Bitcoin, w ogóle kryptowaluty w Unii Europejskiej są bardzo nielubiane, natomiast w Stanach Zjednoczonych się to trochę zmieniło, tak jak powiedziałeś. Jest przecież to, co jest ważne, to ta pani senator, niestety zapomniałem teraz nazwiska, która zgłaszała chęć zrobienia tej bitcoinowej rezerwy federalnej, ona też powiedziała bardzo ważne zdanie. Ona powiedziała, że to, co jest najważniejsze w kryptowalutach, to właśnie wolność, którą one oferują. Czyli to jest bardzo ważne, żeby chęć polityków do działania z kryptowalutami nie wynikała tylko z chęci zarobku, tylko żeby ona wynikała z chęci implementacji tego, co te kryptowaluty tak naprawdę oferują. I jeżeli, bo jeżeli, no nawet w Polsce, jeżeli byśmy zrobili rezerwę kryptowalutową, ale by to było połączone z olbrzymim AML-em i z właśnie wydawaniem setki licencji na działalność w branży, to tak naprawdę by to nie pomogło, nie pomogłoby to sprawie. Może i by spowodowało, że cena by wzrosła. Być może państwo polskie by zarobiło na wzroście ceny. Super, fajnie. Ale idei wolnościowej to w żaden sposób nie poprawia. To, co poprawia naszą wolność, co ją powiększa, to właśnie rozumienie kryptowalut w taki sposób, w jaki one zostały zaprojektowane, czyli jako narzędzie wolności,
a niekoniecznie narzędzie do zarabiania pieniędzy. Oczywiście w zarabianiu pieniędzy nie ma nic złego, ale no, nie to jest dla nas najważniejsze. No tak, wiele, wiele się zmieniło. Pamiętam, jak też w 2017 roku, jak już zaczynałem z Binance'em, z giełdami, to jak ktoś nowy przychodził wtedy do rynku kryptowalut, no to zrobienie KYC wtedy dla każdego było czymś takim, no jak można robić KYC, wysyłasz komuś dowód obcemu. Dzisiaj nie pamiętam, kiedy dostałem pytanie od kogoś o zrobienie dowodu. Dzisiaj dla każdego to jest w pełni normalne. No i społeczeństwo mega się tutaj zmieniło pod tym kątem. No a powiedz, jak uważasz tutaj Trumpa? No bo Trump rzeczywiście jest mocno za krypto, od kiedy wygrał, no to Bitcoin przecież wybija ATH. No i teraz wszyscy zwiastują tutaj, że bardzo dobrze, bardzo dobrze, ale czy nie będzie to coś w celu sell the newsa, że to było bardzo po to, żeby po prostu kupić wyborców, nie ukrywajmy, no bo każdy, kto trzymał krypto, w pewien sposób głosował na Donalda Trumpa w Stanach Zjednoczonych. Choć tutaj były wyjątki takie jak na przykład XRP, które dotowało Kamala Harris. Jeżeli chcesz na poważnie zacząć swoją przygodę z kryptowalutami, to zapraszam Cię na moją stronę alexzylepiej.pl. Tam masz wszystkie poradniki, jak zacząć całkowicie od zera. Dodatkowo możesz poznać moje portfolio, możesz umówić się ze mną na prywatną konsultację oraz zakupić e-booka, który przeprowadzi Cię przez rynek kryptowalut od podstaw, wytłumaczy Ci wszystko, jak po prostu zacząć. Jeżeli kiedykolwiek miałeś pytanie, gdzie kupić jakiegoś coina lub nie wiedziałeś, co zrobić, jak wysłać Ethereum na daną sieć, czy cokolwiek, z czym potrzebowałeś pomocy, zapraszam Cię na moją stronę, tam są gotowe produkty, które Ci bardzo dobrze w tym wszystkim pomogą. Także link w opisie i lecimy dalej. XRP to tacy sami komuniści, jak wszyscy urzędacy, więc to tam na nich nie ma co patrzeć. No dokładnie, ale były tam jakieś jeszcze podmioty, które również były za Kamalą Harris, ale dążę do tego, czy Trump nas nie oleje, czy Trump jednak nie powie, że... A to nie wiem, jak to mówi Stanisław Michalkiewicz, no Donald Trump mi się nie zwierza, więc ja nie wiem, natomiast no takie ryzyko oczywiście istnieje, nie wolno ufać za bardzo politykom, można się bardzo mocno przejechać, były robione analizy, z których wynikało, że większość tam kongresmenów i senatorów amerykańskich faktycznie jest pro-krypto, czyli że to nie jest tak, że tylko Donald Trump tam powiedział parę zdań, czy może na trochę więcej o krypto i żeby zadowolić gawieć, żeby na niego zagłosowała. Okazuje się, że jest sporo ludzi, którzy faktycznie będą mieli wpływ na to, co się w Stanach Zjednoczonych dzieje, którzy faktycznie są pro-krypto i są pro-krypto w tym dobrym znaczeniu tego słowa, czyli nie są za tym, żeby ucywilizować w cudzysłowie kryptowaluty, tylko są za tym, żeby uwolnić wolność kryptowalut, są wyznawcą takiej ideologii, którą krypto reprezentuje, więc popierają krypto. I to jest coś, co pozwala mieć nadzieję, że Trump nie wystawi swoich wyborców i że po prostu faktycznie przestanie walczyć z kryptowalutami, może zrobi tą rezerwę. Więc zobaczymy, jak Trump obejmie urząd i się nic nie będzie dziać, albo będą się dziać złe rzeczy, no to oczywiście cena, myślę, że odreaguje. A jeżeli zacznie tworzyć faktycznie to, co obiecywał, czy też to, co może kryptowaluciarze też często chcieli słyszeć, bo Trump, zdaje się, nie mówił za bardzo, że tą rezerwę tak na pewno zrobi. Raczej wspominał, że nie sprzeda tych kryptowalut, które mają Stany Zjednoczone. Natomiast no zobaczymy. Nie wiem, co będzie. Może być różnie, jak to mówi. Tak, no ale widzimy już zmianę w polityce, tak? No bo Gary Gensler, szef SEC-u, dzisiaj zrezygnował dobrowolnie ze swojego stanowiska. Była to osoba dla rynku kryptowalut bardzo negatywna. No Trump powiedział, że jak tylko zostanie prezydentem, to go zwolni pierwszego dnia. No i to było typowe takie kupienie głosów wyborców dla nas. Czy by go zwolnił pierwszego dnia, tego nie wiem. Myślę, że miałby ważniejsze rzeczy do roboty niż zwalnianie gościa od tutaj, który jest przeciwnikiem krypto, ale widzimy, że sam się już zwolnił, tak? Że jakby trochę problem się już sam rozwiązał. No i wśród kandydatów, no to są osoby, które są bardzo bycze na rynek kryptowalut. No tak, więc... tak jak mówię, dużo wskazuje na to, że ludzie, którzy Ameryką będą rządzić, faktycznie oni chcą dokonać rewolucji, bo to też jest trochę, to jest dość ważne, bo jak ja nie jestem ekspertem od polityki Stanów Zjednoczonych w żadnym razie, natomiast no, czytałem jakieś analizy, z których wynikało, że ludzie, których obecnie Donald Trump proponuje na ważne stanowiska w Stanach Zjednoczonych, są zupełnie innymi ludźmi niż ci, których proponował przy swojej poprzedniej kadencji. Sam Elon Musk, jego osoba, która jakby no jest wolnościowcem, on w czasie tej w czasie choroby Elon Musk również miał poprawne stanowisko,
No, z tego jednoznacznie wynika, że może w Stanach Zjednoczonych coś się zmieni, czyli że historia nie została jeszcze napisana, że to nie jest tak, że to te etatystyczne państwo musi się rozrastać, musi niewolić coraz bardziej ludzi. Może nastąpić jakaś zmiana. No, Javier Milei w Argentynie no działa w imię wolności, więc no, może się naprawdę okazać, że to, co się działo przez lata, ten bardzo gwałtowny skręt w lewo, że on wyhamuje, i często tak jest, że jeżeli coś za bardzo poszło w jedną stronę, to wahadełko może się przechylić bardzo mocno w drugą siłą rozpędu. I może będziemy świadkami czegoś takiego w Ameryce. Bardzo bym chciał, żeby to zmusiło w jakiś sposób Unię Europejską do opamiętania się, na przykład kryptowalutami. Mamy dużo poważniejsze problemy w Unii Europejskiej, jak na przykład zniszczenie praktycznie gospodarki Zielonym Ładem, więc jakby jest dużo rzeczy może stać się bardzo dobrych w Ameryce, które będą wpływać, mam nadzieję, na Polskę i Europę. Natomiast trzeba mieć świadomość tego, że o ile w Unii Europejskiej istnieją siły, które chcą się przeciwstawić właśnie chociażby religii klimatyzmu, o tyle nie za bardzo w Europie widać siły, które by chciały szeroko rozumianej wolności osobistej i gospodarczej, w tym bycia prokryptowalutowym. Mi się w ogóle wydaje, mam takie przekonanie, że w Polsce i w Unii Europejskiej tak naprawdę mało kto w ogóle te kryptowaluty rozumie. W sensie, że ci rządzący, tak mi się wydaje, że gdyby oni kryptowaluty zrozumieli, to ta majka cała byłaby nieporównywalnie bardziej rygorystyczna niż jest w rzeczywistości. Że problem polega na tym, że oni, biurokraci z Unii Europejskiej, oni są kierunkowo jakby w drugą stronę całkowicie chcą świat budować, niż ten świat oferowany przez kryptowaluty chce być. Czyli oni nie chcą anonimowości, oni chcą zniszczyć jakąkolwiek indywidualność, oni chcą kontrolować absolutnie wszystko. I to nie jest w żaden sposób żadne moje Świat tutaj kryptowalut. wolumianie. To jest jakby oni naprawdę chcą mieć wszystko pod kontrolą. Ja pamiętam jeszcze, nie wiem, z 1,5 roku temu byłem na konferencji chyba w Barcelonie, gdzie wypowiadał się biurokrata nie wiem, z Banku Europejskiego albo jakiegoś tego rodzaju instytucja, który właśnie mówił, jaka to majka jest świetna, ale jest jeszcze niedostatecznie dobra. I mówił, że na przykład, że jego zdaniem to dość niepokojące jest to, że smart contract to jest tak w zasadzie, jakby się dobrze zastanowić, to jest taka instytucja finansowa i że on nie jest przekonany, że to dobrze, żeby każdy mógł taki smart contract tworzyć, nie? Że tu by trzeba było pomyśleć o jakiejś może licencji i tak dalej, ale to jeszcze zobaczymy, tutaj musimy majkę wdrożyć tą pierwszą i później będziemy wdrażać drugą. Jakby ci ludzie, którzy rządzą u nas, oni nic nie rozumieją, a to, co rozumieją, rozumieją zupełnie w drugą stronę. I dlatego ta zmiana w Stanach Zjednoczonych jest tak ważna, dlatego że wiele rzeczy wskazuje na to, że tamci ludzie, oni rozumieją, co dają kryptowaluty i dlatego je popierają. Więc, czyli, że istnieje szansa na no, odwrócenie systemu. Oczywiście może się okazać, że będzie zupełnie na odwrót i tak my się tutaj cieszymy, a tak naprawdę przyjdą jeszcze więksi zamordyści, tylko tym razem będą mieli ideę kryptowalut wypisaną na twarzy, a tak naprawdę będzie jeszcze gorzej. No zobaczymy. Zobaczymy, jak będzie. Nadzieję trzeba mieć. No tak, kryptowaluty to jednak nie wszystko, jak chodzi o politykę. Tak odbiegnijmy już trochę od tej polityki, bo w Europie to trochę smutno widzimy w tym momencie. Ale wspomniałeś o licencji na tworzenie smart kontraktu, na jakby kryptowaluty. To jak tutaj powiesz na temat memcoinów? No bo memcoiny w tym momencie już palicho ten cały regulacyjny aspekt, że wchodzisz w tym momencie na pump fana i tworzysz kryptowalutę w minutę, ona zdobywa kapitalizację i możesz komuś zrobić ruch pula od tak. To jest inne licho. Ale jak ty tutaj patrzysz na cały ten trend memcoinów, tego, że Dogecoin ma większą kapitalizację niż wielka firma Forda? I w ogóle cały ten rynek.
Ja przede wszystkim nie jestem traderem, to taki disclaimer mały, więc ja jakby w tym jako gracz aktywny nie uczestniczę, więc mogę powiedzieć coś głupiego. Natomiast to, co ja myślę generalnie, że tak. Wszystkie memcoiny, czy tam NFT, bo to jest jakby podobna rzecz, nie mają absolutnie żadnego sensu z punktu widzenia, nie wiem, społeczeństwa, dobra społeczeństwa. Jest to jeden wielki śmietnik, który mnie to tylko osobiście denerwuje, bo zabiera te pieniądze z prawdziwych projektów, które mogą zmienić świat i mogą dać coś dobrego i zrażają bardzo wielu ludzi. Przecież takie rzeczy, które już takie jawne, znaczy jawne skamy, no takie może właśnie mniej jawne, ale skamy jak FuturoCoin czy OneCoin, czy tam Dascoin. O, Dascoin, to już w ogóle. To jest coś, co jakby okłamało ludzi i robi złą sławę pięknej idei. I to jest taki, można powiedzieć, że mam coiny, to taki Korwin świata kryptowalut. I pod tym względem oceniam to bardzo negatywnie jako zjawisko. No nie podoba mi się, że to istnieje. Natomiast ja całkowicie rozumiem ludzi, że w tym uczestniczą. W sensie wydaje mi się, że te takie hardkorowe memcoiny, o których na przykład wspomina, że tam w godzinę tworzy się kapitalizacja i potem one giną, że w tym rynku uczestniczą tylko ci ludzie, którzy wiedzą, co robią. W sensie, że to jest taka gra, ogólnoświatowa gra, zamiast sobie pykać w CS-a, to ktoś robi jakiś research, lepszy lub gorszy, no i gra licząc, że on będzie na górze tego wykresu, że on sprzeda szybciej niż tamci się wycofają na przykład. I z tego powodu jakby jako, jeżeli patrzę na to jak na grę, gdzie większość zainteresowanych doskonale wie, co robi tak naprawdę, doskonale wie, że te memcoiny są nic nie warte, że to jest tylko i wyłącznie ich zabawa, na której mogą coś zarobić albo mogą stracić, to uważam, że bardzo fajne. W sensie ja wiem, że nie wiem, czy tutaj słuchacze się spotykają z takim traktowaniem ich jako trochę niepoważnych, że oni kupują tu jakieś Dogecoiny albo coś takiego przez jakiś. Wiem, że są takie sytuacje, że właśnie ktoś, kto inwestuje w memcoin, jest wyśmiewany przez jakiegoś wielkiego tradera, który to na Forexie sobie gra, ale uważam, że jest na odwrót. Uważam właśnie, że ci, którzy grają na takich bardzo ryzykownych memcoinach i robią jakiś research, na przykład sprawdzają, jaki zespół za tym stoi, ile już rugpool zrobił, kiedy, albo na przykład ktoś już wie, że to jest na pewno rugpool, ale analizuje, w którym momencie się najlepiej z tego wycofać, żeby jeszcze na szczycie tej górki mniej więcej być, no to uważam, że to jest dużo lepsza analiza niż właśnie jakaś durnowata analiza techniczna na Forexie, gdzie na day tradingu Forexu, gdzie zwyczajny Kowalski nie ma absolutnie pojęcia, co się stanie w ciągu dnia na rynku, nie wiem, dolar, euro, przecież to jest absolutnie nie do przewidzenia. A taki memcoin jest do przewidzenia, jeżeli ktoś to fajnie rozgryzł, więc jako rozrywkę i ten uważam, że ci, co w to grają, to fajnie, niech grają, ich sprawa. Czasami to może być naprawdę fajna rzecz, ale jako zjawisko bardzo, bardzo mi się nie podoba, bo no wyciąga pieniądze z Bitcoina. No to taki poker trochę tylko dla właśnie kryptowaluciarzy, nie? Bo tak, rzeczywiście i nie widzę w tym absolutnie nic złego, a to, że to jest nieuregulowane, to tylko pokazuje tak naprawdę, jak skostniałe i absurdalne są regulacje dotyczące tych wszystkich innych rynków finansowych, że ludzie naprawdę wolą grać swoimi pieniędzmi na kompletnie nieuregulowanym rynku, gdzie nie wiadomo absolutnie, kto co robi i na 99% jest to skam, niż brać udział w kupowaniu, nie wiem, WIG-u 20. To w sensie z tego faktu ludzie, to jest właśnie regulatorzy, oni jak słyszą o takich rzeczach, że jest właśnie, przecież Polymarket w Stanach też już jeszcze zobaczymy, co się stanie, ale tam właściciel Polymarketu ma problemy, że nie ma odpowiednich licencji. W każdym razie regulatorzy powinni, dla nich to powinna być nauczka, jak oni musieli absolutnie zepsuć rynek tradycyjnych finansów, skoro ludzie wolą inwestować pieniądze w absolutne skamy niż w WIG-20. Nie? No jakby nie wiem, czy jestem dobrze zrozumiany, tak, ale że ten rynek jest tak ciężki, jest tak niewygodny, te wszystkie, przecież
chociaż oni próbują to zniszczyć, bo tak jak kiedyś, ja pamiętam, właśnie tak jak wspominałeś, kiedyś jak się zakładało konto na jakiejś giełdzie kryptowalut, to się je po prostu zakładało, robiło się przelew bankowy i było ok, wszystko działało. Teraz jest masa AML, jest masa pytań o źródło pochodzenia pieniędzy, te jakieś quizy są przed wchodzeniem na przykład na portfele z dźwignią. No, tak, no cyrk na kółkach, a w świecie tradycyjnych finansów jest jeszcze gorzej. I właśnie te wszystkie urzędy, one chcą, żeby one zabierając... Ja ostatnio chciałem właśnie zagrać longa właśnie na Dogecoinie, na Binance, bo akurat tam mam konto. Wydaje mi się, że jestem dość zaawansowanym użytkownikiem i przyznam szczerze, że mi się nie udało. Mi się zwyczajnie nie udało, dlatego że tam był jakiś problem, że na Tethera chyba przemieniłem, właśnie sprzedałem trochę Solany na Tethera i chciałem tego Tethera na tego futuresa Binance, ale tam mi, że coś... Tam że trzeba jestem... mieć taki specjalny token, tak. Binance nie wiem, jakby... I tam co, bo tam potem czytałem o tym i tam chodziło o Mikę coś, że właśnie, że ty na tym Tetherze nie można teraz grać ten, cyrk po prostu. Musisz mieć BF USDT, to jest wymyślone i tak dalej. No szkoda, widzisz, no w każdym razie chodzi o to, że oni tak i te rynki tradycyjne działają bardzo podobnie. Przecież jak Sławek wchodził na giełdę New Connect, czyli małą giełdę, ze swoją spółką, no to jak on czasami opowiadał, jakie tam głupoty jakby są od niego wymagane, jakie kwity, jakie... A na, jak mówisz, ja nawet nie znam tej strony, PumpFan, tak? PumpFan. PumpFan, że tam w minutę masz swój token, nie? Jakby i... No, to, więc tak, więc to jest... Jak powin... To jest... Tak powinien wyglądać normalny rynek, a nie to, co się dzieje. Też pomimo tego większego ryzyka skamu, no bo na tym pump do trwania każdy, tak jak powiedziałem, może w tym momencie cię oszukać, zawinąć liquidity i tyle cię widzieli. No to prawda jest taka, że to dzięki temu też powstaje więcej projektów. I ja wiem, że większość projektów nie wychodzi, ale no są projekty, które powstały właśnie tylko dzięki temu, że to wejście na rynek kryptowalut jest znacznie łatwiej. Łatwiej jest tutaj stworzyć projekt niż taką firmę w całkowicie regulowanym świecie, tak? Zacznij zarabiać więcej na rynku kryptowalut z giełdą Bybit. Mam dla Was naprawdę ciekawe bonusy od Bybita. W tym momencie, jeżeli zarejestrujecie się z mojego reflinka, który znajdziecie w opisie, na giełdę Bybit, dostaniecie po pierwsze mniejsze opłaty transakcyjne, po prostu giełda będzie mniej od Was pobierała procentów. Dodatkowo $500 na dźwignię bonusu, dodatkowo $10 na portfel spot, które możecie wykorzystać na co tylko chcecie i jeszcze jedna osoba ma szansę wygrać PlayStation 5 z osób, które zarejestrują się w tym momencie z mojego reflinka. Wszystkie zasady, wszystkie informacje znajdziecie w opisie oraz cały poradnik, jak zarejestrować się na Bybicie używając mojego reflinka. Także polecam Wam to zrobić i zgarnąć darmową kaskę. To też tak, bo regulacje właśnie są od tego, żeby zabijać innowacje, bo to jest jakby definicją regulacji jest to, że ktoś wymyślił proces jakiś, jaki ma być, wymyślił pewien model działania, urzędnik, i narzuca ten model działania wszystkim uczestnikom rynku. Więc jeżeli ktoś chce działać inaczej, być innowacyjny, no to nie może, bo musi dostosować do regulacji. Tak, tak jak to działa w regulacji. Jakby regulacje są z definicji zabijają innowacje, więc to, że na rynku nieregulowanym istnieją innowacje, rzeczą całkowicie oczywistą. Ja to może dodam takie przemyślenie na ten temat, że... Bo można, my możemy chcieć, żeby właśnie rynki były całkowicie finansowo nieuregulowane, ale istnieje pewien problem, taki dość realny. Problem jest taki, że ludzie w świecie zachodnim, podejrzewam, że w niezachodnim też, ale może nie na taką skalę, są absolutnie uzależnieni od opieki państwa. Chodzi o to, że ludzie nie rozumieją czegoś takiego jak klucze prywatne. Ludzie nie rozumieją czegoś takiego, że nie wolno dawać na ulicy ludziom pieniędzy za nic. Ludzie tego po prostu nie rozumieją. Jak właśnie w tych bankomatach Shitcoins Club, tam no realnie zdarzają się sytuacje, gdzie ludzie instalują sobie jakiś portfel na telefonie, przelewają na niego środki kupione właśnie w bitomacie. No i na przykład po pół roku dzwonią na infolinię Bitomatu i mówiąc, że oni zapomnieli hasła do portfela i proszą o przypomnienie tego hasła, bo oni tam mają 10 tysięcy złotych teraz, bo urosło. I oni jakby, i to, no nie, to nie są powiedzmy starsi ludzie, którzy nic nie kumają, to czasami są ludzie nawet w naszym wieku, a sobie tutaj odjąłem trochę lat, ale w naszym wieku powiedzmy, którzy po prostu są tak przyzwyczajeni. No ja na przykład jestem przyzwyczajony do tego, że ja nie potrzebuję żadnego kwitu mieć z banku,
że ja jestem właścicielem konta. Jestem przyzwyczajony do tego, że ja jestem tym właścicielem, więc jak pójdę do banku, to ten bank jakoś tam może poprosi mi jakiś dokument, co by nie było. Jeżeli ja zgubię wszystkie dokumenty, to mogę wtedy iść do jakiegoś urzędu po ten dokument, żeby sobie go wyrobić ponownie. I ludzie są przyzwyczajeni do takiej opieki państwa i do niedbania o bardzo wiele rzeczy. Ja na przykład idąc do banku, ja nie muszę sprawdzać wiarygodności tego banku, bo dla zwykłego człowieka prawdopodobieństwo, że bank zbankrutuje i on straci swoje pieniądze, jest praktycznie minimalna, praktycznie nie istnieje. I ludzie na to w ogóle nie patrzą, w ogóle nie zwracają na to uwagi. A rynek, wolny rynek, świat kryptowalut, no jednak nakłada olbrzymie ryzyko. Jestem absolutnie przekonany, że masa środków kryptowalutowych została bezpowrotnie stracona właśnie z uwagi na to przyzwyczajenie. I taka nagły szok wolnościowy mógłby być dla społeczeństwa naprawdę trochę zbyt trudny do udźwignięcia. Jeżeli by się nagle okazało, że emeryci tracą swoje pieniądze, bo zgubili klucz prywatny i na przykład nie mają już żadnych środków do życia w zasadzie, to byłoby to co najmniej problematyczne. I tutaj kryptowaluty są, według mnie przynajmniej, doskonałą szansą na to, żeby wyrwać się z tego paradygmatu, czyli że kryptowaluty jakby miały opinię niebezpiecznych, to państwo mogłoby powiedzieć, słuchajcie, jak chcecie inwestować w kryptowaluty, chcecie kupować od kogoś kryptowaluty, chcecie przetrzymywać u kogoś kryptowaluty, możecie to robić, nie ma żadnego problemu, możecie przelewać kasę jak chcecie, robić wszystko co chcecie, tylko wiedzcie, że my aktywnie nie monitorujemy tych firm, my nie wiemy co to są za firmy. Oczywiście jak ktoś was oszuka, to możesz się do nas zgłosić na policję, może policja coś znajdzie, ale my nie dajemy żadnej gwarancji, że to nie jest jeden wielki skam. I czyli stworzyć alternatywny rynek bez tych gwarancji, gdzie nawet bym się zgodził na obowiązek informacyjny, że uwaga, uwaga, tutaj nie ma pieczątki Donalda Tuska, że to jest bezpieczne. A wiadomo, jak Donald Tusk da pieczątkę, to już każdy uwierzy, że to jest bezpieczna firma. Tak więc jak ktoś chce, to niech inwestuje i niech trzyma kasę w banku, a jak ktoś nie chce, a nie chce trzymać kluczy prywatnych, nie trzyma pieniądze w dowolnej innej firmie, na przykład, nie wiem, u nas może InPost byłby na tyle dużą firmą i właściciel ma raczej wolnościowe zaufane poglądy, więc tak, więc raczej mógłby na przykład stworzyć taki kryptowalutowy bank i bez regulacji jakichkolwiek. To byłby, myślę, eksperyment, który byłby do wykonania i który można by tak naprawdę przeprowadzić. Ale myślę, że żaden rząd by się na to niestety nie zgodził. Dlaczego? Jeżeli wszystko zależy, jaka będzie alternatywa. Mi się na przykład wydaje, że gdyby demokraci nie wystawili już wyjątkowo złej kandydatki, czyli no, może nadużywam tego słowa, ale no, naprawdę komunistki Kamali Harris, naprawdę strasznej wariatki, wydaje mi się, że gdyby wystawili kogoś w miarę normalnego, w miarę, to Donald Trump by nie wygrał, czyli a jej skrajność narzuciła też trochę, bo jakby że dzięki temu, takiemu konkretnemu układowi sił w Stanach Zjednoczonych udało się do władzy dojść ludziom trochę bardziej skrajnym. I coś takiego w Polsce też może być kiedyś możliwe. No, w Argentynie, Argentyna jest porównywalnym państwem z Polską, Javier Milei no zdobył władzę, co prawda niepełną, ale zdobył władzę, więc w Polsce oczywiście jest jeszcze problem Unii Europejskiej, które bardzo dużo nam blokuje, natomiast dużo rzeczy mogłoby się stać, mogłoby się wydarzyć. No, Nika będzie obowiązywać w Polsce niezależnie od tego, co polski rząd na ten temat sądzi, ale jest wiele innych narzędzi. Na przykład w Polsce głównym problemem firm kryptowalutowych jest to, że nie mogą mieć konta w banku, ponieważ system jest skonstruowany w taki sposób, że banki wypowiadają umowę firmom kryptowalutowym, powołując się, że jest to za duże ryzyko dla nich w kontekście, że oni nie mogą badać odpowiednio tam AML-a robić tej firmie. I sytuacja, w której z jednej strony państwo zmusza przedsiębiorstwa do posiadania kont bankowych, a z drugiej strony wszystkie firmy, które mają licencję od państwa na prowadzenie kont bankowych, nie prowadzą tej usługi tak naprawdę dla tych firm, no jest wyjątkowo niekorzystna, nie? I to jest i coś takiego można by bez problemu załatwić w zasadzie jednym naciskiem na KNF, żeby zmuszał banki do
trzymania, do prowadzenia rachunków bankowych firmom kryptowalutowym. Zresztą w Polsce naprawdę mieliśmy dużo ludzi z bardzo zainteresowanych rynkiem kryptowalut. Mieliśmy dużą giełdę BitBay. No, zostało to po prostu zniszczone. Zostało to zniszczone przez durnowatych rządzących, którzy jestem absolutnie przekonany, że w ogóle nie rozumieją, czym są kryptowaluty. Kojarzy im się to z internetowym pieniądzem. Nie rozumieją w ogóle idei decentralizacji. Nie rozumieją w ogóle problemu, że to jest też, że oni nie rozumieją, dlaczego Bitcoin jest nam tak potrzebny. I no, w takim otoczeniu faktycznie jest to niemożliwe, ale władza może się zawsze zmienić. Zobaczymy, co przyniesie przyszłość. Tak, no czy mamy tutaj kciuki za twojego brata w wyborach? To jego potencjalna wygrana również by miała dobry wpływ. A powiedz mi tak już na zakończenie tego, trochę pogadaliśmy o polityce, o memcoinach i o wszystkim tym, co nadchodzi. Jakbyś miał dać radę jakiemuś młodemu człowiekowi, który nas słucha, który chce zacząć z biznesem, a może z rynkiem kryptowalut? Wiem, że to nie jest to samo, ale z takim zarabianiem bardzo często się to po prostu kojarzy. Jakąś radę, taką od ciebie, od serca, z tego, co przeżyłeś już jako też przedsiębiorca? Ja nie jestem takim przedsiębiorcą. Ja bardziej się zajmuję sprawami technicznymi tak naprawdę, więc może nie jestem najlepszą osobą do tego. Jak był wspomniany Sławek ma na YouTubie serię Businessman, zdaje się nazywa. Tam jest 5-6 filmików właśnie o prowadzeniu działalności gospodarczej, to mogę na pewno polecić. To, co mogę też powiedzieć, to właśnie Sławek też o tym często mówi, to, co już na samym początku było, czyli robienie to czegoś, co się lubi, bo jeżeli się czegoś nie lubi, a robi się to tylko po to, żeby zarabiać pieniądze, to niekoniecznie musi być to. I też coś powiem, co jest może kontrowersyjne w młodym świecie, żeby też niekoniecznie chcieć być od razu przedsiębiorcą. W sensie praca dla kogoś i nauczenie się bardzo wielu rzeczy i później zostanie przedsiębiorcą, mając już jakiś kapitał i mając większe doświadczenie, nie jest niczym złym, może być nawet czymś dobrym. Duże doświadczenie można wyciągnąć z pracy. Tak, tak. I ryzykuje się czyjeś pieniądze, co też jest, może być na początku przydatne. Pewnie. Super. Tomku, bardzo Ci dziękuję za ten wywiad. Porozmawialiśmy takie 45 minut. I co? Jak macie jakieś pytania, piszcie w komentarzach. Może się umówimy na drugą rozmowę. Wszystkie linki do Ciebie również zostawię. Dziękuję Ci bardzo. Dzięki. Dzięki. Jeżeli chcesz na poważnie zacząć swoją przygodę z kryptowalutami, to zapraszam Cię na moją stronę alexzylepiej.pl. Tam masz wszystkie poradniki, jak zacząć całkowicie od zera. Dodatkowo możesz poznać moje portfolio, możesz umówić się ze mną na prywatną konsultację oraz zakupić e-booka, który przeprowadzi Cię przez rynek kryptowalut od podstaw, wytłumaczy Ci wszystko, jak po prostu zacząć. Jeżeli kiedykolwiek miałeś pytanie, gdzie kupić jakiegoś coina lub nie wiedziałeś, co zrobić, jak wysłać Ethereum na daną sieć, czy cokolwiek, z czym potrzebowałeś pomocy, zapraszam Cię na moją stronę, tam są gotowe produkty, które Ci bardzo dobrze w tym wszystkim pomogą. Także link w opisie i lecimy dalej.